Cześć wszystkim, z tej strony Paula, witam was serdecznie w kolejnym odcinku ze Star Stable z aktualizacji. I właśnie wróciłam z wakacji, tak wczoraj, bardzo późno. I zabieram się po prostu za nagrywanie teraz tam kolejnych filmów, bo przez ten czas po prostu nazbierałam sobie tych waszych komentarzy, co byście chcieli i tak dalej. Ale okej, zajmiemy się dzisiejszą aktualizacją. Jest to wyścig z Lindą. On zapewne już był kiedyś tam, tak mi się wydaje. Jeszcze mam do nadrobienia kilka filmików, to porobienie reputacji, a to Alicja, a to coś innego. Interesujesz się skokami przez przeszkody? No to masz szczęście. Razem z Meteorem bierzemy udział w orwickich zawodach skoków przez przeszkody tak często, jak to tylko możliwe. To świetny sposób na zyskanie pewności siebie i podniesienie umiejętności jeździeckich. Jeśli chcesz spróbować swoich sił w skokach przez przeszkody, mam tor zgodny z wymogami tej dyscypliny. Choć nikt nie będzie ci sędziował, poczujesz, jak to jest rywalizować na profesjonalnym obiekcie. Baw się dobrze na tym torze. Może dzięki niemu skoki przez przeszkody staną się twoją nową pasją. Lubię skakać, bardzo lubię skakać. Kiedy będziesz gotowa, ciśnij przycisk. Okej, takie coś. Wygląda to spoko i wygląda to tak, jakby ten koń tego nie przejechał. Jakby... Co to był za dziki zakręt? Przecież to nie było prawa bytu w ogóle. Aha, i teraz z tej strony. A, wpadł w wodę. Krzyżaczek. No, co to są za zakręty? To już tak było zawsze? Co to jest? Nie wpadnij w wodę. No, wpadłeś w wodę, no. Ej no, spacja mi nie zadziałała. Koniu, ale ty jesteś. Nie chce ci się skakać, ty wielkoludzie, ciężorze. No i znowu ten zakręt. No przecież, gdyby takie były normalne skoki w realnym świecie, no to przecież... Jezus Maria. Jeden, okej, ale tak cały czas? Wyścig ukończony. No, bardzo niezdarnie. Cytryn nie umie skakać, nie lubi skakać, jak widać. Cytrynem mi nie idzie. No chodź, Linda. Świetna robota, Paula. Cytryn też się spisał, prawda, Meteor? Raz dziennie pomogę ci trenować tutaj z dowolnie wybranym koniem. Możesz też ćwiczyć, kiedy tylko chcesz. Korzystając z tablicy wyścigu, jeśli masz zamiar pobić rekord, mam nadzieję, że niedługo znów razem potrenujemy. Mhm. Ale to w sumie spoko, bo i tak muszę go wytrenować, więc przyda mi się. Z dzisiejszej aktualizacji to jest tyle. Ale znalazłem na stronie też takie ciekawy post. Kolejne wieści z Jorviku, czyli po prostu co będzie w kolejnych tam aktualizacjach, więc kto nie chce wiedzieć, to może wyłączyć w tym momencie, a jeżeli ktoś chce, to proszę zostać. Dzisiaj mamy wyścig z przeszkodami Lindy, kolejny szlak czerwonych sznurków, ten w jodłowym gaju chyba, tak mi się wydaje. W kolejnym tygodniu magiczne smocze konie, te zrodzone z klejnotów znalezionych w furii Garnoka konie to silni i wierni towarzysze. Tak, i to może być ciekawe. Ja już widziałam dawno spoilery tych koni i w sumie to nic specjalnego. A może im nie będzie stać nawet, wow. Dalej, modernizacja hali jeździeckiej. Hala jeździecka przychodzi teraz modernizacja, która niedługo zostanie zakończona, tak więc wyczekuj jej wielkiego otwarcia. Czyli ujeżdżalnia. Modernizacja ujeżdżalni. I kolejne konie Jorviku. Guliremogadea wraca do nas z wyścigiem dla koni Jorviku. Zamarznięty wyścig będzie dostępny wyłącznie dla kilku wyjątkowych ras wierzchowców. Aha. Zamarznięty wyścig? To pewnie znowu dla tych. No, jakby
Teraz każdy koń może tam wjechać i już nie ma koni odpornych na zimno, ale jednak teraz wymagane są konie odporne na zimno. No i takie, no, dziwnie to zrobili. No, czyli za tydzień szlak czerwonych sznurków, będziemy sobie jeździć po jedłowym gaju i tak dalej, i tak dalej. Ja wam nie nagrałam jeszcze. Dni otwartych stajni Jorvik, ale zrobię to dzisiaj, myślę, że dzisiaj, więc możecie czekać. I też tą reputację z Mają, te spotkania z rodziną Dev, też wydaje mi się, że to jest kwestia 3-4 dni, coś takiego, więc też możecie czekać. Ja się postaram zrobić to jak najszybciej i oczywiście wam to nagram, ponieważ według mnie jest to ciekawe. Tak więc chyba wszystko. Tak, mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się i cześć!